Witajcie, kochani, witajcie. Mamy 8 lutego 2023. Co za wiadomość, patrzcie na dzisiaj. A mianowicie, tak naprawdę mówi o tym, żeby doceniać to, co się ma, żeby być wdzięcznymi za to, co się ma. Widzicie, ta kobieta, no, tak jak w trzecim wymiarze, ciemności, ciemności. Co ona robi? Tak naprawdę ona ma wszystko. Ma perły na talerzu i zdaje się monety, więc jest zamożna. Ona może wszystko, ale zamiast czuć się szczęśliwa, zadowolona, spełniona, jest niezadowolona. Ona mówi, ja nie jestem usatysfakcjonowana. I już ten strój jej wszystko mówi za siebie. Ona chce więcej. Ona zazdrości tym, co mają. I tutaj widzimy poprzez właśnie to, co jest tutaj. A inni mają więcej. A inni mają lepiej. Ja nie mam nic. I taki człowiek zawsze jest biedny. Zamiast cieszyć się tym, co ma, zamiast być wdzięczną i dziękować Bogu za to, co ma, to ona tylko narzeka, narzeka, biadoli. No i niestety, czasami może nawet życzyć źle tym, co mają. No więc jak może ona otrzymać więcej czegoś dobrego? Przysporzy tylko bogactwa tym bogatym. A więc może macie kogoś takiego w swoim otoczeniu? No, jest to wiadomość na dzisiaj. Buziaczki, uściski i pa.